Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o nagrodzie w wychowaniu. Zapraszam. Trochę już mówiłem na ten temat w materiale o spokojnej konsekwencji. Zapraszam do zapoznania się z nim. Natomiast ostatnio usłyszałem kilka ich dziwnych, moim zdaniem, argumentów. Spotkałem ludzi, którzy uważają, że nagroda w pracy wychowawczej jest czymś niewłaściwym, że to w jakiś sposób rozpuszcza dzieci lub że to przyzwyczaja dzieci do tego, żeby pracowały tylko dla jakiejś nagrody, żeby nie były bezinteresowne. Otóż uważam, że taki pogląd może powstać właśnie w głowie człowieka, który wprawdzie jest zainteresowany wychowaniem, który chciałby pracować nad tym wychowaniem i który ma pewne zdrowe poglądy na ten temat, ale jest to przekonanie, pogląd bardzo błędny i bardzo niebezpieczny. Otóż zwróćmy na to uwagę, że Pan nasz Jezus Chrystus oceni nas z każdego najdrobniejszego szczegółu. Żaden najdrobniejszy dobry uczynek nie pozostanie bez nagrody. Ten, kto skończy w piekle, już tutaj na ziemi odbierze nagrody za swoje drobne, dobre uczynki. Żaden dobry uczynek w oczach Pana Boga nie pozostanie bez nagrody. Naszym obowiązkiem jest jak najbardziej Pana Boga naśladować, również w tym. Co to znaczy? To znaczy, że w praktyce ma to ogromne znaczenie, w praktyce wychowawczej ma to ogromne znaczenie, aby dostrzegać wszelkie dobro w dziecku. Jako nagrodę mam na myśli niekoniecznie jakieś wielkie, spektakularne rzeczy. To może być po prostu słowo pochwały. To może być po prostu dostrzeżenie tego, że dziecko zrobiło coś dobrego. I to należy naprawdę praktykować. Gdy widzimy, że dziecko naprawdę robi coś dobrego, to należy dać mu znać, że my to doceniamy, że my to dostrzegamy. Bo tak też postępuje Pan nasz Jezus Chrystus. On dostrzega, on docenia i on wszystko nagrodzi. Oczywiście należy to dziecku również tłumaczyć w tym kontekście, że Pan Bóg wszystko widzi, nawet to, czego ludzie nie dostrzegą, Pan Bóg wszystko to nagrodzi. Co jest dobre nagrodzi, co złe ukaże. Natomiast pogląd, że dziecko należy uczyć pewnej bezinteresowności i dlatego nie nagradzać, jest poglądem gdzieś tam z pogranicza jansenizmu i katolicyzmu, to znaczy już to wychodzi poza granice katolickiego wychowania i zdąża w stronę jansenizmu. Janseniści mieli faktycznie takie tendencje, żeby wychowywać bardzo ostro, żeby właśnie nie nagradzać, nie chwalić, bo trzeba człowieka kształcić w tym, żeby był twardy. Otóż człowiek nie staje się twardy przez to, że nie dostaje nagrody. Przynajmniej nie w tym dobrym słowa znaczeniu, tego słowa znaczeniu, to znaczy słowa twardy. Człowiek staje się silny przez to, że rozwija swoje zdolności. Poprzez praktykowanie cnót kardynalnych człowiek staje się silny. A żeby człowiek nauczył się praktykować cnoty, należy wyrobić w nim dobre przyzwyczajenia. A żeby wyrobić w dziecku dobre przyzwyczajenia, należy nauczyć go wykonywać te czynności. Nauczyć go z łatwością, szybko wykonywać te dobre czynności. A to robimy właśnie poprzez nagradzanie tych dobrych i karanie tych złych. Znowu karanie, to nie znaczy, że to musi być od razu jakaś wielka kara. To może być chociażby tylko słowo nagany. Znowu odsyłam do materiału spokojna konsekwencja. W ten sposób w człowieku wyrabia się dobre przyzwyczajenia i w ten sposób staje się on twardy w tym katolickim tego słowa znaczeniu, czyli jego sprawności, władze jego duszy zostały ukształtowane. On jest twardy wtedy nie w sensie chamstwa, zatwardziałości, w sensie gotowości do jakiejś przemocy, czy to fizycznej, czy duchowej. Tak, faktycznie kształcili janseniści, oni faktycznie takie rzeczy lubią, ale to zupełnie nie ma nic wspólnego z katolickim wychowaniem. Katolickie wychowanie, jeśli jest wychowaniem właśnie do doskonałości, to jest wychowaniem człowieka, który ma siłę, aby pragnąć dobra. I żeby to wypracować, potrzeba właśnie rozwoju tych sprawności, a je się wyrabia poprzez dobre przyzwyczajenia. Dlatego nagradzanie jest czymś absolutnie koniecznie potrzebnym i nie wolno
tego zaniedbywać. I nie wolno teraz lekceważyć tych nagród, uważać, że nie, bo to w ten sposób uczymy ich takiego materializmu i tego, żeby oczekiwać zawsze jakiejś nagrody. Przecież to Bóg nagradza za to, co dobre. To szatan nie chce nas nagrodzić za to, co dobre. To on bardzo chętnie nas ukarałby za to, co dobre. Albo chce, żebyśmy byli przekonani, że dobro nie zostanie nagrodzone. Żebyśmy zwątpili w to, że na przykład zostaniemy nagrodzeni za to dobro, które dokonaliśmy. To jest jego duch, który skłania ludzi do tego, żeby nie nagradzać dobra. Duch tego, który od samego początku jest kłamcą i który chce przekonać ludzi, że Bóg nie nagradza, że Bóg nie odpłaci każdemu zgodnie ze sprawiedliwością. To jego duch popycha ludzi do tego, żeby na przykład właśnie, przecież dobrych ludzi, którzy gdzieś tam chcą wychowywać swoje dzieci, ale to on popycha, to on daje to natchnienie, żeby nie nagradzać, bo on uwielbia oczywiście, aby dobro przeszło bez nagrody. Pan Bóg potrafi każdego nagrodzić, on człowieka, który postępuje dobrze, nagradza chociażby pewnym spokojem w sumieniu. On wszystko na sądzie ostatecznym najpóźniej wtedy będzie potrafił nagrodzić. I my musimy tutaj Pana Boga naśladować. Staramy się doceniać to, co jest dobre, karcić to, co jest złe. Postępujemy wtedy dokładnie tak, jak Pan nasz Jezus Chrystus, dokładnie tak, jak Pan Bóg, a nie jak zły duch, który przedstawia, że zło jest w jakiś sposób atrakcyjne, a dobro, no nie, to dobro nie jest ciekawe. Dobro jest właśnie nieinteresujące. Za nie nie ma nagrody. Dlatego katolicki wychowawca zawsze powinien dawać ten dobry przykład i nagradzać, chociażby dobrym słowem, docenić. Powinien postępować tak, jak sam Bóg, starać się zawsze nagrodzić i podkreślać, że nawet gdy my, ludzie, nie dostrzeżemy jakiegoś dobra, to Bóg dostrzeże i nagrodzi każde dobro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.